Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszym Oleczkiem w Sims 2. Zaczynamy rozgrywkę. Jako, że jest noc, a nasza Klara jest tak w miarę wyspana, to pomyślałam, żeby Olek nauczył ją, nie wiem, mówić, chodzić, może mówić ją nauczymy, przestanie jeździć na rowerku. A co ty tutaj masz za pragnienie? Nie pójść do pracy i zostać w domu, no proszę. Masz jeden dzień urlopu, no okej. Okay. A jaką ty masz sylwetkę? Na maksa, no dobrze. No to fajnie, tak zrobimy, może tak zrobimy. I chciałeś, żeby ten się dostał do szkoły prywatnej, Ksawery, okej. Okay. Ty sobie śpisz 3 w nocy. Dobrze, to wy się uczcie, a kurczę, weź zostaw, nie ucz jej, zrobisz jej mleczko. Zrobisz jej mleczko, żeby szybciej się nauczyła. Hono tutaj, młoda, wypij to mleko. O, będziesz się przytulała do psiurka? O, ojejuś. No, zobaczcie. No dobrze, chodź pij sobie to mleczko teraz. A ty co ty robisz? Zmywasz, no taki z ciebie dobry ojciec. Taki z ciebie dobry ojciec. Pij to mleczko, a możesz to posprzątać jeszcze? Dobrze, i teraz ucz mówić. To się szybko nauczycie. Wstałaś? A ty śpisz? Co? Aha, no dobrze. Z 5:30. Dawaj, ucz ją, bo ona ma urodziny za 4 dni, więc myślę, że spoko. I co, nauczyłaś się? Ach. Ej, jaką ty masz pulchną buźkę? Ojejciu, jaka ty jesteś słodka. Dobrze, nauczyłaś się mówić. Weź jeszcze ją naucz korzystać z toalety. Może da radę. Chociaż nie wiem, czy nie będzie zmęczona trochę. Chyba nie. Weź to opróżnij. Skorzystaj sobie. Mógłbyś sobie wziąć resztki. Ty też byś mogła skorzystać. Kurczę, ten dom staje się za mały. Trzeba będzie się przeprowadzić niedługo. Ale to tak jak mówiłam. A nie, poczekajcie. No bo w sumie mamy 2 pokoje. Tylko ta jedna łazienka trochę lipa, tak z tą łazienką. No ale dobra. Kto to w ogóle jest? Czy to jest jakaś sprzątaczka? Czemu ona jest brązowa? O Boże. Co ci się stało, kobieto? Weź sobie to. O co chodzi? W ogóle... To jest jakieś zombie, czy co? Skąd ty ją znasz? W ogóle co ty tu robisz? Ach, nieważne. Skorzystaj sobie. Możesz sobie wziąć prysznic. Idziesz do roboty? Na 9 i potrzebujesz logiki i charyzmy. Aha, czyli nie zdążysz. To idź. A ty? Ty masz dzisiaj wolne. No dobrze, no to zajmiesz się dzieciakiem. Weź tutaj, zachowaj te resztki. Dobra, już dziecko, wypuszczam cię. Chodź, pouczysz ją korzystać z toalety. Przebierz ją. Ale żeś się wysikała. O Boże, i trzeba opróżniać to za każdym razem, bez sensu. Ucz ją korzystać z toalety. O, i się nauczyła. No i pięknie. Przebierz ją w spódniczkę. I możesz iść spać, bo jesteś zmęczony. Dobra, wrócił młody Ksawery, więc idź sobie siknij. I on... Ale ja nie chcę, żeby on szedł do szkoły prywatnej, kurczę. Bo to jest takie, wiecie, on przecież miał być takim nieukiem. To, a co ty robisz? Weź, nie graj na tym pianinie, tylko weź prysznic. Czemu na siebie warczycie, ej, psy? Tak, ty byś mógł sobie pograć na kompie. Graj. Ty wstawaj już. Chodź sobie popuszczaj bańki, czy coś tam. Ty, moja droga, weź prysznic. I trzeba będzie cię nauczyć tej charyzmy i logiki. Czy my mamy szachy? Czemu my nie mamy szachów? To jak ty się uczyłaś tej logiki, kurczę? Dobra, chodź.
Aha, tu mamy teleskop, ćwicz przemowy. A ty młoda, jak tam? O nie, chodź sobie użyj. A ty weź butelkę dla Klary. Ej, możemy się na tym pobawić. Poczekajcie, zaraz to zrobimy. Jak to będzie wyglądało? Bo ja na tym w sumie nigdy się nie bawiłam. Ale trzyma dziecko. Ojejciu! Jakie to jest urocze! Tylko mi to krzesło przeszkadza. Och! O, spadła. A sama wejdziesz? Możesz poprosić o przejażdżkę tylko. Dobrze. Nie chcę, żebyś mnie brał. Ja chcę użyć. Chcę użyć. Ty się już nagrałeś. No to weź odbierz telefon. Pies śmierdzi? No trochę śmierdzi. No to możesz go wykąpać wtedy. Wykąp Alabamę. O, proszę bardzo. Skorzystaj. Dobrze, niech. A nie, nie może podejść, no trudno. Dobra, włóż ją do kojca. Ten się przemienia w wilkołaka. Skorzystaj, weź prysznic i mógłbyś sobie coś jeszcze szamnąć. Weź sobie resztki. A ty jak tam? Nauczyłaś się tej charyzmy? Tak, no to po co ja cię uczę tej? Chodź, pójdziesz sobie ten. Patrzeć w gwiazdy, żeby tą logikę wbić, będziesz miała urlop, awans w końcu. Ale czemu ty ścisz łóżko, jak ty masz iść spać? Masz tu jeść. Boże, biedne dziecko, przestraszone i w ogóle. Patrzcie, i psiur wyszedł, bąbelek. Ale dziwny on jest. No spoko, fajnie. I Ania? Wszyscy. Śpi. Patrzcie, mam takiego superowego moda, że pies może spać tutaj właśnie z dzieckiem na łóżku. Tylko wkurza mnie to, bo... O Boże, nie. Chodź, weź prysznic. Słuchajcie, ja myślę, że jak będzie przeprowadzka do kolejnego mieszkania, jak będzie przeprowadzka, Boże, same duchy, będzie przeprowadzka, to wtedy te wszystkie nagrobki stąd zabierzemy i po prostu ja zbuduję jakiś cmentarz, bo to nie ma sensu chyba. Jezus, masakra, on jest głodny, zmęczony. Ja nie chcę, żeby mi zabrali Ksawerego. Weź obudź, śpi. Ej, on umrze zaraz. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? On zaraz umrze. Z tymi duchami to jest jakiś koszmar. Weź, zmień pieluchy. Możesz zmienić pieluchy Klarze? A ty przestań oglądać to i weź resztki. Masakra, te duchy, to jest koszmar jakiś, słuchajcie. Możesz wziąć resztki. Nie! O nie. Zobaczcie, co się wydarzyło. Nie! Zabrali nam dwójkę dzieci? Nie. Weź ją, coś. Weź no. Ja przepraszam, ale to przez te duchy. Ja nie chciałam, to tak wyszło. Ja nie mogę. To tak nie może być. Dlaczego wy mi zabieracie dziecko? Ja nie chcę. Ja obiecuję, że ja się poprawię, no. Boże, zabrali nam Ksawerego i tą Klarę. Nie. Nie. Tak, super, cieszysz się, tak? Jeszcze na koniec sam musiałeś być przestraszony przez ducha. Nie. Ja sobie zrobiłam modem, żeby uczynić aktywnego Sima, ale chyba to nie da rady.
Gdzie jest ten Ksawery? Ja pierdzielę, jest tutaj. Co tu się dzieje? Słuchajcie, jedz ten. Ej, ciekawe, czy ja będę mogła ich zaadoptować. Ten też jest głodny. Ta jest w ogóle zmarznięta. Chodź tutaj, napełnij miskę. I tu też napełnij miskę. Ja chyba, nie wiem, ale... Nie. Nie. Co tu się dzieje? Ta płacze. Czemu nie możesz wejść do domu? Bo co? Bo ci pies przeszkadza? Podejdź tutaj. Nie płacz. Boże, ta mi też zaraz padnie tutaj. Dlaczego ty nie napełniłeś tej miski? Chodź tu, napełnij miskę. Podejdź tutaj. Dlaczego ty nie możesz wejść do domu? Jedz. Ej, ja w ogóle nie wierzę, co tu się wydarzyło dzisiaj. Czy to jest porażka jakaś? Ten pies w ogóle wskoczył w krzesło czy coś. Ja wiem, Olek, w ogóle tutaj weź, wyłącz tą muzykę. Co tutaj się dzieje? Weź resztki sobie jeszcze. Dobra, słuchajcie, ja spróbuję zadzwonić na usługi i zobaczę, czy da radę zaadoptować dziecko. Ja pierdzielę, ej. I co ja mam teraz zrobić? Ja mam im znowu dzieciaka zrobić? A gdzie te dzieci są? W sensie... Przecież jak w sumie bierze się tą adopcję w Simsach dwójce, to nie ma tak, że wybierasz sobie chyba dzieciaka, tylko wybierasz chyba tylko płeć i nawet nie możesz, nie wiesz, czy to będzie małe dziecko, czy to będzie dziecko, czy co to będzie. A jak macie w drzewie genealogicznym? A ty jesteś na niego zły? Za co ty jesteś na niego zły? Wściekły, ale czemu? No i Klara też. Czyli jest Klara i Ksawery. Ale gdzie oni są? To nie wiadomo. No dobra, słuchajcie, jestem. Powiem wam szczerze, że nagrywam dopiero kolejnego dnia, bo tak mnie wkurzyła ta gra, że po prostu wyłączyłam ją i stwierdziłam, że nie będę tutaj już nic próbować. Dodałam sobie jakoś tam, jakimś tam sposobem na kodach tego Ksawerego i Klarę. Ale powiem wam szczerze, że nie podobało mi się to, ponieważ w drzewie genealogicznym oni widnieli jako dzieci Olka, ale dodatkowo mieli rodziców jeszcze z innej rodziny, którzy ich zaadoptowali, nie? Także nie chciałam, żeby mi tutaj się pieprzyło w tym drzewie, dlatego nie zapisałam tej gry. Olek z Lilką się starali o dziecko kolejne. Próbowałam jeszcze oczywiście zaadoptować po tych kilku dniach. Nic nie wyszło. Także tak to właśnie wygląda. Jest generalnie lipa. Dzień w pracy się dłuży i wydaje się, że nikt nie jest w stanie dobrze pracować. Kolega proponuje urządzić 5-minutową zabawę taneczną i kilku współpracowników zaczyna pisać mimo braku muzyki. Czy Liliana powinna dołączyć do tego spontanicznego tańca, czy zostać na miejscu na wypadek, gdyby to nie wypaliło? Przełącz się. Liliana nie zamierza opuścić przerwy na taniec bez względu na to, jak będzie krótka czy nieporadna. Wstaje i zaczyna wykonywać kroki taneczne. Wkrótce cały zespół tańczy do niesłyszalnej muzyki i po 5 minutach wszyscy czują się lepiej. Liliana zyskuje nieco do muzyki i tańca. Super. Ty byś chciał... Właśnie, on by chciał kupić dom letniskowy. Nieruchomości kup dom letniskowy. Okej, słuchajcie, to kupimy. Dlaczego by nie? Kup dom letniskowy. Ciekawe, czy w ogóle będę mogła podejrzeć ten... Ten dom, czy coś? O, wyspa, wioska, 3 jeziora. No to oczywiście, że na wyspie gdzieś, nie? Pałac kamienny i schronisko kamienne. O, łatwy dostęp do plaży i wszelkie wygody. Propozycja. Dobra, bierzemy ten. Czy na pewno chcesz, aby z nim Olek nabył parcelę? Po zakupieniu domku letniskowego musisz wybrać się tam na wakacje, jeśli chcesz go zmodyfikować. Dobrze. Okej, mamy kopię własności w wyposażeniu.
Jest. Ale super. Można to powiesić? Można. Ale fajnie. Ale super. Nie, no podoba mi się ta kopia. Tylko kurczę, bo to tak nie powinno chyba wisieć na ścianie, nie? Ale dobra, będę pamiętać. Nie, będę pamiętać, zobaczycie. Na pewno nie zapomnę. Dobrze, kupiłeś, więc teraz dawaj tutaj ćwicz sobie. A, jeszcze co ja wam chciałam powiedzieć, Lilka wróciła. Lilka wróciła, dostała awans, jest na 8. poziomie i musi zrobić logikę. Więc dawaj tu. Będziesz sobie patrzyła. Wiem, że. A co, ty idziesz do pracy? No co ty? Ej, co to jest? Aha, Mortimer przyszedł. A w ogóle to wiecie. Dobra, weź, wypędź go. Tak w ogóle to właśnie ćwirami zaadoptowałam nasze dzieciaki. No bo tak wyszło. Że oni. Bo oni mieli dużo pieniędzy. Najpierw weszłam do przyjemniaków, ale ten. O nie, o nie. Najpierw weszłam do przyjemniaków, ale oni nie mieli hajsu. Dobrze, oni sobie jedzą śniadanko. I powiem wam. Nie wiem, czy poczekamy, aż ona urodzi, czy nie. Tylko, że wtedy ten odcinek będzie bardzo powycinany i ja tutaj będę tylko nagrywać, jakby, no nie wiem. Coś, co się będzie ciekawego działo, a myślę, że nic ciekawego się nie będzie działo. Więc. Poczekamy może, bo ja bym chociaż chciała wiedzieć, co się urodzi, kurczę. I uwaga, urósł brzuszek, także subcio. Jedz sobie. Słuchajcie, jesteśmy i rodzimy. Chłopiec. Co, ja mam go znowu nazwać Ksawery? Nie, no nie możemy go nazwać Ksawery. Nazwiemy go Tymon, na przykład. I będzie tylko jedno dziecko. Będzie tylko jedno dziecko, więc chodź tutaj, obejmij. Baw się. Karm butelką. No dobrze, słuchajcie, ja się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to wszystko, co tutaj się dzisiaj w tym odcinku wydarzyło. Ja naprawdę nie miałam pomysłu, jak to zrobić. Myślałam, że właśnie zostawienie to tak, jak jest, będzie najlepszą opcją, bo wiecie, mogłam nie zapisać tej gry, mogłam wyjść z tej gry, nie zapisać jej, wejść jeszcze raz i jakoś tam dopilnować, żeby nic się nie wydarzyło, ale potem stwierdziłam, że kurczę, no. Trzeba grać tak, jak tutaj gra nas prowadzi. Tak więc, no, wyszło jak wyszło. Także co? Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!